A już wiem. Nie mów, że to nagrałeś. Nagrałeś? Szarpie to. O Jezu! O człowieku! Jak koń! Ja macham! Ty, strasznie szarpie. Aż tak? Jak koń! Jakie to narowiste jest! Nie... Ty! Nie szarpie tak! Ani spec, ani trek! Ja jeździłem paroma elektrykami, ale powiem ci, to szarpanie jest irytujące! Ty! Ale jakie dziwne, ja po raz pierwszy jadę gravelem elektrycznym. W ogóle szosą elektryczną. To gravel. No gravelo szosą. I mój jest fajniejszy z tamtego roku od twojego, wiesz? Tak, bo ma konsolę i możesz grać. Mam dużą konsolę, jak Michael Knight. Strasznie szarpie, powiem ci, jadę 28, a ty nawet licznika nie masz. A ja nie potrzebuję. I już on mi nie pomaga, ale 26 jeszcze ciągnie. Zastanawiam się tylko... O człowieku! Bo ty masz dietu. Ja reguluję moc manetką. Jak moc? Patrz! Wrzucam plus i on szybciej jedzie. O panie kochany! To jeszcze większe wow niż w Marinie. No właśnie! W tym Marinie co kiedyś będzie. Ale patrz! Patrz, tu mam na czerwono i teraz hyc i spada. Tam jedzie. Ale jazda. Ale powiem ci, ja mam tak, zatrzymajki mam 400, no. Łapy mam 600, no. Przesmykacz tylny mam 800. Czyli taki misz masz trochę. 11 biegów, tak mam. Ale ty masz też inną starą ramę, masz tak. starszą konstrukcję i dlatego masz taką busolę. No trzeba przyznać, że ten twój model Revolta E+, i mój model, bo w ogóle nie wiem, czy ty wiesz, że to są te same nazwy, te same rowery. Tak. Różnią się absolutnie cenowo, ale to jest to, co kiedyś mówiliśmy. Nie można patrzeć tylko po nazwie, że rower kosztował 18, a teraz kosztuje 24 tysiące. Patrz, jaki view ładny, felcik, ale pokaż. Ale tam nie wjeżdżamy, nie, jedziemy. Nie. Jak mieliśmy na drogi jechać sutrowe. I pojedziemy, zaufaj mi, chodź. Ale czym one się różnią przede wszystkim? Mój ma biegi na DI2. A mój nie. Twój nie. Mój ma nową ramę. Mój nie. Mój ma futurystyczny wyświetlacz zintegrowany z łapą, czyli jak lewa łapa zazwyczaj odpowiada za zmianę biegów, to tutaj odpowiada za zmianę, jak to nazwać? Doładowania? Za zmianę doładowania w rowerze. A oprócz tego ma dużo większą baterię, tudzież akumulator. A jaką twój ma? Bo ponieważ mój jest zbudowany na Shimano EP8, czyli najwyższej grupie Shimano, jaka tylko występuje i ma baterię 500. A mój ma mało, 370. I nie jest na EP8, no tylko nie. Na? Yamasze. Dobra, ale teraz by the way, mógłbyś tak górki podjeżdżać na rowerze terenowym, co? Ja teraz podjeżdżę mi o 25 normalnie jak na Tour de France. No. To mógłbyś z chłopakami tam się zaczepić na podjazdy. No, a oni na zjazdy ze mną. Nauczyłbyś ich trochę? Tak. Tutaj serenki chodzą, nie, wiesz? Tam już jest jałówka! Ty chyba chory, do jałówki jak do renty jest. Nie, tutaj jest, tu serenki chodzą. Gdzie? O tu, je tutaj... To pokażmy serenki. Ale ja nie wiem, czy będą, wiesz? No to nie tyrkaj tak. Nie ma serenki. A tu jak w lewo pojedziemy gdzieś do... Nie, tu nie tam musimy wracać, wiesz? Nie, jedźmy dalej, ja chcę w teren. O, i to już tutaj za zakrętem. Tak, to zobaczysz, że nie. Grawitacji nie oszukasz, filigranowo odjeżdża. Ale wiesz, jaką mój ma przewagę nad twoim? No? Tym, że jest w połysku łatwiej wyczyścić, a dwa, to jest taki British Green Racing. Człowieku, on jest British Ugly. No, tylko pan... I ma konsolę jak z tamtego wieku. Patrz, ile jeszcze do jałówki. Dobra, nie cykaj. Ale teraz zadam ci egzystencjonalne pytanie. No? Dla kogo jest elektryczny gravel? Dla mnie. Nie, no dla kogo? No dla ludzi, no takich powiem ci, już chyba w jakichś takich świadomych w pewnym wieku. No, bo młody to raczej sobie gravela elektrycznego nie kupi, tylko normalnego gravela. A ja bym chyba wolał elektryka. Znaczy powiem ci,
kurczę, lecisz. Ale tym gravelem elektrycznym to tak telepie. Powiem ci, że taki elektryk pod góreczkę to jednak. A ja ci powiem, że karbonowym nie telepie tak jak tym. O Jezu człowieku. Zaraz mi chyba plomba wypadnie z zęba. Kiedyś byłem na masażu, to podobne odczucia jak tutaj po tej tarce. I coś się w ramie telepie. U mnie też. Pewnie bateria. Chyba tak, wiesz? Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil? Nie Kamil, ładna pogoda. Tak, jesteśmy w rezerwacie przyrody. Kiedyś tutaj byliśmy, nie pamiętam przy okazji jakiego filmu. Ja pamiętam. Ale jakiego? Trek i Marl i Poligon. Ty masz pamięć absolutną. Próbowaliśmy podjeżdżać na rowerach górskich, nie pykło? To teraz, żeby sobie jeszcze utrudnić, ty masz przynajmniej jakąś tarkę na oponie, ja nie mam. Zdradzę wam tajemnicę. To teraz spróbujemy podjechać jedną z największych górek na Podlasiu na elektrykach, ale u mnie bieżnika nie stwierdzono. Na tych też nie pyknie. Nie? Nie ma szans. A jaką tajemnicę zdradzisz? No właśnie, to jest ta tajemnica. Okej. Okay. No i dobra, to już. Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ustanowiony w celu ochrony jakości wód ujmowanych. Gdzie tu ujęcie wody? Ale jakie trudne zdanie. Pewnie tam jest rzeka jakaś, wiesz? A plus jest taki, że nie muszę Amora blokować. To nie ma! Powodzenia, przyjacielu! Ale jaja, jak berety na tym rowerze. Jak tu kierownicę złapać na podjeździe. Chciałem tylko zwrócić uwagę i już usprawiedliwienie mieć, że filigranowy ma oponę 700x45 z bieżnikiem. U mnie jest 700x40. O kyrie eleison, tu już się ślizga. O, a pokrzywy! No. I drzewo. Ja już dalej zrezygnowałem, bo drzewo, ale mogłem podjechać. No. A ja zrezygnowałem, bo tu drugie drzewo. Powiem ci, strasznie zarosło tutaj. Nikt nie jeździ chyba już. Chyba umiera cyklistyka terenowa. Tak, tutaj w tak naszym ci powiem. Rejonie. No. Ale chciałem, da się fajnie nim podjechać. I chciałem powiedzieć, że dla zdrowotności to bardzo zdrowo, bo się mocno popiokłem. To jest dla mnie rower na górki. Tak? Żeby wciągał cię? To jest kozacka sprawa. Jeszcze z różnic. Rama, bateria, osprzęt. Mój jest cały na GRX-ie DA2, tym 800C. Wersja 2022 ma węższe opony, bo jest 700x40. U ciebie jest 700x45. Koła tak. Tubeless ready. Czyli można sobie zamontować... A tu dętki hasło. Bezdętkowe. To jest fajny patencik, że nic się do środka nie dostanie. Widziałeś, jak się ładuje? No, tam wtyczkę. Tak. Ale jedna rzecz u ciebie widzę. I plus... Że mamy Shimano, czyli najlepszy customer service ze wszystkich grup. Na baterii. Na akumulatorze. Ale powiem ci, u ciebie owijka to jest do śmietnika. To prawda. To... A u mnie nie. Tak. No. U mnie jest bardziej większa. No. Ale do się... takiej jazdy turystycznej, gravel, jak on teraz jest w dużej promocji, i za 15 opony, koła. Te do wywalenia moje wstawić. Tak. I no, oba mają sztyce Diffuse. Jakby ktoś nie wiedział, że ja te Diffuse, bo są sztyce robione w literkę D i tak tutaj ścięte, one tłumią drgania. Trochę to niewidocznego okiem, ale podobno działa. A ubranym? Co ubranym? Okiem. No właśnie, i widzisz jak to się rusza? No też jak? Nie. Ty zgrywasz jesteś. Ty jedź, bo... Dawaj nie, komary jedzą. Zaraz napadną. A poza tym, tak się... Ja już słyszę, jak lecą z drzew. A one mogą tu... Właśnie! One właśnie na tych są właśnie. Teraz tylko kleszcz musi wybrać odpowiedni moment, by uczepić się swej ofiary. Tu znowu taka promocja, nie promocja. Jak ktoś by chciał nabyć lekko używany rower, to z tych dwóch akurat te sprzedajemy. Ziemniak czy kamień? Kamień. Więc jak ty... A co, by ziemniaki by pojedli surowe? No. No i dobra, jedziemy z powrotem. O Jezu, znowu pokrzywy! Choroba! To nie jest ewidentnie rower zjazdowy. Dawaj, Easy, nie hamuj! Ty chyba chory jesteś. Ja się boję tym zjeżdżać. To narowiste jak koń. I coś się telepie i nie są to moje kolana. Ty Beskitu! Filigranowy ma rację, patrz felcik!
Wystarczy, że tu stopę postawisz? Jest nerwisty. A weź u mnie postaw stopę. U ciebie tak nie działa, bo to jest Shimano. Ale beton! I to jest to też dobra odpowiedź, dlaczego są ewolucje, liftingi, następne modele, tuningi. No nie! To tu się stało się gdzieś. Ale szkoda. No kurczę, da się zaszyć. Jak? Ja zaniosę do pani krawcowej, ładnie poproszę. Ty, ale to same straty z dzisiejszego odcinka. Ja mam popieczone kolana, ty masz dziurę w koszulce. Ale powiem ci moją ulubioną koszulkę. Na plecach. O tu, z boczku. Wszystko dla YouTube widzów. A wiesz, jaki twój ma zasięg w idealnych warunkach? 130. 105. 105! A mój 160. Nie ma idealnych warunków. O jest. Ale naprawdę, ten stary silnik od Yamahy, to on jeszcze nie ogarnął tego, jak to powinno działać. Ty, ale ciebie też tak telepie? Tak. Jak żyć? Że teraz stukanie na nagraniu, to nie będzie mikrofon. A nasz panie... Ała! Srogo, co? I dlatego tu trzeba mięciutkie owijeczki, wkładki żelowe albo jakieś amortyzatory. O Jezu! I ta sztyca diffuse to nie... Nie, no właśnie sztyca w miarę coś tam działa. No nie, no jasne, tłumi, ale nie, no nie jest tak niewygodnie jak z przodu. Moja dupa bardziej tłumi, wiesz? Bo jest filigranowa. Ale powiem ci, irytujący jest ten dźwięk. No ale to tylko na tarce. Jak jedziesz... Co na tarce? A w innych elektrykach miałeś taki dźwięk? No powiedz. No nie. No właśnie. Ale może jakiś papier da się tam podłożyć. O, chrustu! Chrustu naładować, właśnie. To powiem ci, to ja szał bym dostał taki jechać parę godzin. Ale mi się i tak najbardziej podoba to, że w DA2 jest zintegrowane z baterią. Ja nie widzę w tym nic fajnego, wiesz? Dlaczego? Nie wiem. No nie, lepiej może mieć taką busolę jak ty masz. Tak. Przestań. To jest, ja ci powiem co to jest. Powiedzieć ci? No. Prawdę w oczy? No powiedz. To jest wczesny gierek, późny gumurka. Dobra. Konstrukcja. A ty wiesz ile masz baterii tam? Wiem. Ile? Mam pokazane. Z 5 kresek mam 4. A ja mam 76%, widzisz? No właśnie. A powiem ci, że ja do 5 umiem policzyć. Jak spadła jedna, to zostało mi 80. To nic, waży koszulka porwana. Na tych gałęziach pewnie gdzieś. No właśnie! Kleszczu ugryzł! I się przebił przez skorupę. No. Jasny gwint. Ale powiem ci, że jak byłbym kolarzem amatorem i lubiłbym trzaskać kilometry i nie zależałoby mi na 1000 rzeczy, które płyną z normalnego roweru, to taki mało jeździłbym. Ja bym jeździł jako kolejnym rowerem, wiesz? Tak jakbym wrócił z imprezy sobie, pospał troszkę. A dlaczego na zjeździe ty mi odjeżdżasz, a na podjeździe ja tobie? A nie wiem, wiesz czemu tak się dzieje? To jest duch zawodnika prawdziwego. Wiecie, co on jeszcze zawsze robi? On jak jedzie pod górę i ktoś ma go wyprzedzić i czuje, że jedzie mu na kole, to zawsze robi niby to, że się wyciera, albo nagle patrzy w prawo albo w lewo, a tak naprawdę on kątem oka kuka, znaczy, czy nikt tam się nie szarpie. Powiem ci... Super! Super wszystko! Już coś nagadał. Nie, ja super! Jakbym wrócił z imprezy, no, i sobie w niedzielę tak posmądzić się samemu, no, fajnie. To kozacki rower. No. A twój to M na L? Tak. Mój też M na L. Gniewałbym Czyli się... Czyli jeżeli ktoś pragnie sztukę i jest w przedziale między 1,70 z 2,3 a do 1,80 to taki. Może to safety Uważaj, car. Uważaj, samochód. Gniewał. Może to safety car no, był. No może. Gniewałbym się na niego, wiesz, po szosie. Patrz jaki highway. Dobra, robimy test. Uwaga, test. Nie pedałuj już. No nie pedałuj. Nie pedałuj. Ważniejsze niż masa. Yeah. Bo teraz masz aero plus masa.
Ale to też ciekawy felcik. Bo rozmiar koła w twoim elektryku i w naszym jest taki sam. Dobra, się zamienimy i trzymaj ten aparat jeszcze. Nie, ale wiesz do czego zmierzam? Że przez to, że tu masz opony bambuły, on nie jedzie w tej samej prędkości. I to jest też doskonałe uwypuklenie tego, jak bez sensu jest kupowanie roweru górskiego i jeżdżenie po płaskim i po asfalcie. To, co niestety większość ludzi w dalszym ciągu wciąż chce robić. Czyli co? Kupię rower górski, bo będzie uniwersalny. Z jednej strony to jest prawda. A z drugiej większość i tak jeździ po takich ścieżkach rowerowych. O, i przypominamy o zbiórce, która się odbędzie w najbliższą niedzielę o 8 rano pod sprintem. W rolach głównych filigranowy nie Kamil. Jak będzie padać, to nie. To będzie aktualizacja w sobotę. To może być piękna zbiórka. Zrobić setkę plus, napić się kawy, zjeść ciastko. Kto chce, to piwerko małe. Oczywiście bezalkoholowe. Piękna sprawa. Ja jestem zważyć elektrykę, no ale dobra. No ile waży? I to nie moje spodnie. Jak myślisz? 25. 18-100. 18-100 waży! Ja pitole. No lekki, no. To jest Gravel, a nie Gural. A teraz ciekawe, ile będzie ważył jego odpowiednik z roku 2021. Dawaj, ty dobrze trzymasz. Ty masz konsolę, także jestem pewny, mój że... Mój ma ugniataczy moje. Na długich podróżach mógłbyś w Tetrisa tutaj grać. Ja w gierki mogę tu grać. Wiesz, że lubię grać w gierki. Ile? 19 równo. A tamten? 18. No ale mój ma ugniataczy i ten ma konsolę. No to 500-600 gramów. Ten zielony mi się bardziej podoba ze względu na wyświetlacz. Ma taki jak Michael Knight. W filmie Knight Rider. Dam go tu. A ten nowszy, na ten jeszcze w połysku jest, więc lepiej go wyczyścić. A ten dam tu. O, o i tak. O. I tablicę trzeba będzie znów do śmietnika wszystko. Na razie, pa.